Tu mamy taką zaprawę betonową. Dobrze mówię. Dokładnie beton B20, 25 kg. Spróbujemy to umieszać w tym wiadrze. I zrobimy testa, jak to się nam tutaj będzie mieszało. Witajcie w dzisiejszym filmie. Unboxing, prezentacja i test mieszadła firmy Parkside. Marka występująca w sieci dyskontów Lidl. Mam kilka elektronarzędzi z tej firmy. Tutaj mam krętarkę, tutaj mam na przykład wiertarkę stołową i oprócz tego mam jeszcze tam parę innych rzeczy. Dlaczego? Gdyż uważam, że marka Parkside oferuje relatywny stosunek jakości do ceny. A co to znaczy? A to znaczy, że w miarę za niskie pieniądze można sobie kupić urządzenie na swoje potrzeby, do użytku, powiedzmy, nieprofesjonalnego. Jeśli używamy mieszadła sporadycznie, powiedzmy 2, czy 3, czy tam 4 razy w roku, jako przy jakichś tam remontach, no to po co inwestować 1000 zł czy 1500 na mieszadło, jak równie dobrze można mieć mieszadło, które zrobi swoją robotę za 250 czy tam 300 zł. Więc dlaczego nie? Moc 1800 W, regulacja obrotu od 0 do 450 lub od 0 do 750, quick relay system, czy jakoś to się inaczej wymawia, czyli szybkie uwalnianie tych wrzecion mieszających. Pojedyncze mieszadło ma średnicę 125 mm, średnica pracy to jest 210 mm i akcesoria to są dwa właśnie te wrzeciona i jeden uchwyt, dzięki któremu możemy na przykład zawiesić to mieszadło bądź go odłożyć, położyć na ziemi i będzie się na tym opierać i stabilnie, że tak powiem, spoczywać. Co tu jeszcze? Przewód zasilający 4 metry i regulacja elektroniczna tych obrotów. Tutaj mamy takie przyciski, ale to już pokażę, jak otworzę to pudełko. Jeszcze sobie zmierzymy może, ile ma tutaj średnicy ten pręt. To naprawdę jest solidnie wykonane. Na przykład moja najgrubsza śruba, jaką w tej chwili tu mam, no to taka. I jest to cieńsza śruba na pewno. Już sobie na szybkiego zmierzymy. No, 13,88, powiedzmy, średnica tego wrzeciona tutaj mieszającego, czy tam jak to się nazywa. No inaczej nie będzie, w drugim przypadku musi być podobnie. 13,9 powiedzmy. No. Dosyć solidne, ciężkie, pełne w środku. To nie jest jakaś rurka pusta, także waży to trochę. Przewód też taki konkretny, 2 × 1 mm², czyli ogólnie dużo gumy jest na nim, a ten przewód miedziowy nie jest aż tak gruby. Aczkolwiek mamy tutaj 1800 W, więc to nie jest aż tak dużo, choć ja bym się już pokusił o grubszy, chociaż te 1,5 mm² bym tu wrzucił do tego przewodu. W każdym razie przewód narzędziowy,
gruby, solidny, bez uziemienia. Zmontujemy sobie może ten okręt. Nie ma tu dużo do roboty. I trzeba zwrócić po prostu zawsze uwagę na to, aby mieszadło oznaczone tą zieloną gumką trafiło do zielonego uchwytu mocującego. To byłoby na tyle. Bardzo szybko weszło. Teraz będzie czarne. Oto nasze urządzenie w całej swojej okazałości. Z bliska może pokażę przełącznik tych obrotów, pierwszy i drugi bieg. I tutaj na tej drugiej rękojeści mamy taki podwójny przycisk startu urządzenia, włączania i te przyciski tutaj dwa regulacji obrotów dodajemy bądź ujmujemy obroty. I tyle byłoby prezentacji tego urządzenia, gdyż jest proste w swojej obsłudze. Także co tu więcej, wyjmuje się w ten sposób, po prostu się podciąga i zdejmujemy mieszadła. To co, teraz sobie spróbujemy zamieszać. Weźmy rzadkie, takie rzadkie, żeby mieszało, ale tu mam jeszcze. Tego domieszamy to do końca. Na razie mamy taką konsystencję i mieszamy. Jakoś dawało sobie radę.
Naczaskałem jak zwykle. Ale sobie właśnie zawsze rozkładam coś i wtedy nie muszę aż tak bardzo się spinać przy robocie. No teraz już jest taka konsystencja, która właśnie mnie interesuje i no wymieszało całe 25 kg. Jeszcze może zrobimy taki test tych prędkości, tak sobie pomyślałem, żeby to mniej więcej odzwierciedlić, jak to się tutaj odbywa. To jest tutaj pod tym palcem, a więc na początku coś tu próbowałem tą ręką, ale w sumie jednak da się to obsłużyć jedną ręką. Ciekawe jeszcze tylko, jak się te przyciski będą tutaj zachowywać, gdy się dostanie tutaj zaprawa czy coś, no bo jednak to urządzenie, kurczę, różnie to bywa, ale no, zobaczymy. Próbujemy tych prędkości teraz. Nie wiem, czy to odzwierciedla, w każdym razie dołek można wykopać, czyli taka dosyć gęsta zaprawa i będziemy właśnie ją zaraz wykorzystywać. Także urządzenie dało sobie radę, aczkolwiek słyszałem jakieś takie dziwne na początku popiskiwania, jak dosypałem, no to przestało, nie zauważyłem, aczkolwiek no zobaczymy. Wszystko przed nią będzie się tutaj sprawdzać. Także ja się zabieram za robotę, a na dziś dzięki. Do następnego.